Prawo o ruchu drogowym obowiązuje w zakresie przewożenia dzieci do lat 12, nie przekraczających 1,50 m wzrostu. Czyli tak naprawdę każde dziecko poniżej tych wymiarów wzrostu i wieku należałoby przewozić w specjalnym foteliku ochronnym lub innym urządzeniu ochronnym. Na naszym rynku jest bardzo wiele modeli fotelików. Są foteliki rosnące razem z dziećmi, są foteliki przeznaczone do konkretnej kategorii wiekowej bądź też wagowej. Trzeba natomiast pamiętać, aby ten fotelik był dobrany do wieku, do wagi i przede wszystkim, żeby odpowiadał normom. Jeżeli zamierzamy zakupić fotelik dla naszego dziecka, wybierzmy renomowany sklep, tam gdzie sprzedawcy doradzą nam, jak zamontować fotelik i jaki rodzaj wybrać. A kupując fotelik dla naszego dziecka, wybierzmy się tam razem z nim, tak aby i temu dziecku podobał się fotelik, żeby chętnie w nim siedziało i żebyśmy mogli wybrać do jego wzrostu, do jego wagi jak najlepszy fotelik, żeby ta podróż w nim była przyjemnością. Tutaj nie ma mowy o żadnych oszczędnościach. Ten fotelik musi być bezpieczny, ponieważ wieziemy w nim największe nasze skarby, jakimi są nasze dzieci. Montując fotelik w samochodzie, należy pamiętać, aby on był zamontowany prawidłowo. Nie może być luźny. Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe zamocowanie fotelika już do samego siedzenia, tak jakby w samochodzie. Czyli pomimo tego, że dziecko jest zapięte w foteliku dosyć mocno i jest w nim bezpieczne, to sam fotelik nie jest prawidłowo przymocowany do siedzenia samochodu. Chcąc sprawdzić prawidłowe zamontowanie fotelika, możemy zwyczajnie chwycić ten fotelik i spróbować poruszyć nim w przód, w tył, na lewo, na prawo. I jeżeli ten fotelik będzie luźny, jeżeli będzie się ruszał w różnych kierunkach, to oznacza, że nie jest on zamontowany prawidłowo. Ten fotelik ma być tak, jakby był przytwierdzony do samego siedzenia. Dziecko prawidłowo zapięte w foteliku jest w nim bezpieczne. Natomiast, aby to zapięcie było prawidłowe, musimy sprawdzić, czy pas przebiega przez linię barku, nie przez szyję, lecz właśnie przez linię barku, tak aby w razie jakiegokolwiek uderzenia, szarpnięcia to dziecko zostało przytrzymane. Drugim elementem jest miednica. Pas powinien przebiegać przez miednicę, natomiast nie przez żołądek, nie przez brzuch, nie przez żołądek, tak aby nie uszkodzić organów wewnętrznych. Niestety do tej pory zdarza się tak, że kontrolując pojazdy widzimy, że wprawdzie fotelik jest, ale dziecko siedzi poza tym fotelikiem, a kierujący tłumaczą się, że dziecko nie lubi, nie chce jeździć, że będzie płakało. I takim innym przykładem może być przewożenie dziecka na kolanach. I właśnie pomimo tego fotelika, który jest zamontowany z tyłu na siedzeniu, w dalszym ciągu dzieci potrafią być przewożone na kolanach u rodziców. Jeżeli nie przewozimy dziecka w foteliku bądź innym urządzeniu ochronnym, musimy się liczyć z tym, że nasze dziecko dozna bardzo poważnych obrażeń podczas wypadku, a nawet zginie podczas tego wypadku. Jego ciało jest bardzo delikatne, podatne na wszelkiego rodzaju urazy. Kierujący, którzy nie dostosują się do obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach lub urządzeniach ochronnych, narażają się na mandat w wysokości 150 zł i 3 punktów karnych.